Czesław Rankiewicz zachęca mieszkańców miasta, by również oni ozdobili swoje posesje i balkony. Te wszystkie dekoracje, iluminacje mają nam dzisiaj przypominać o tym, że święta zbliżają się, żeby przygotowywać się, ale ja zachęcam również mieszkańców i zarządców nieruchomości, żeby zadbali również o swoje najbliższe otoczenie, czyli o swoje posesje, i są domy bardzo pięknie udekorowane i balkony. Można zgłosić się do konkursu i będą tam również nagrody dla osób, które najbardziej przyłożą się do dekoracji własnego balkonu albo własnej posesji. Kilka dni temu samorząd po raz kolejny ogłosił konkurs pod hasłem "Jest taki świąteczny czas". Pora więc nie tylko sprawdzić, czy nasze choinkowe lampki nadal działają, ale pomyśleć również o świątecznym wystroju wokół domów i na balkonach. Swoje wnioski, swoje zgłoszenia składać można do 28 grudnia tego roku. Czekamy oczywiście i serdecznie zachęcamy do tego, by suwalczanie je złożyli. I zaraz po nowym roku specjalna komisja powołana przez pana prezydenta oceni właśnie wystrój świąteczny naszych suwalskich budynków i wręczy specjalne nagrody najlepiej wykonanym ozdobom świątecznym. A na co należy zwracać uwagę? Przede wszystkim na estetykę, ale również zachęcamy do tego, by wyeksponować w jakiś sposób nasze logo miasta Suwałki, czyli mam tutaj na myśli naszego misia uśmicha. Mieszkańcy przyzwyczaili już się do tego, że często zwracamy na to uwagę i można powiedzieć, historycznie odnosząc się do poprzednich edycji konkursu, bardzo często te logo czy też misi uśmich pojawia się w tych dekoracjach świątecznych. W każdej z kategorii zostaną przyznane po 3 nagrody finansowe, a ci, którym w konkursie się nie poszczęści, dostaną nagrody pocieszania.